Zaśpiewał Leonard Cohen, a my w tym czasie połączyliśmy się z Wojciechem Cejrowskim. E, witam rycerzu. Dzień dobry rycerzu. E, dzisiaj jest dzień biało-czerwonej flagi. Czy powiesiłeś przed swoim domem flagę biało-czerwoną? Flaga amerykańska jest biało-czerwona i ma w narożniku wycięty taki prostokąt z elementem, nawet unijnym, można by powiedzieć, bo jest tam niebiesko i są gwiazdki. Więc jest biało-czerwona, nawet więcej razy jest biało-czerwona, proszę pana, niż polska flaga. Ale naszą biało-czerwoną, my jesteśmy wspólną biało-czerwoną rodziną. Czy pan tego chce, czy pan tego nie chce? Ale o ja tym tego powie... chcę. Ja jestem, Proszę pana, jestem etnicznie Polakiem, czyli narodowości jestem polskiej. Obywatelstwo sobie można zmieniać, bo to jest kwestia administracyjna, tak jak tam meldunek powiedzmy. Jeden się zameldował w Rzeszowie, a drugi w Krakowie. Obaj są narodowości polskiej. Więc jestem narodowości polskiej i zwalczam komunizm. Święto flagi 2 maja zostało ustanowione po to żeby nie likwidować 1 maja, tylko żeby stworzyć taki długi weekend i żeby te flagi sobie wisiały. E, uważam, że 1 maja powinno się pryncypialnie zlikwidować jako święto państwowe w Polsce, co nie znaczy, że lewica sobie nie może wtedy świętować. W Ameryce nie ma 1 maja. Jako y, praznik maja, sowieckie święto komunistyczne, natomiast komuniści amerykańscy przeróżni organizują manifestacje, czyli nawet jak nie ma dnia ustawowo wolnego, można sobie dalej manifestować. I w Polsce powinno być podobnie. To jest z gruntu komunistyczne święto to że tam te wydarzenia jakieś tam początkowe 1 maja miały miejsce w Chicago czy gdzieś tam w czasach związku zawodowych i międzynarodówki komunistycznej to nie ma kompletnie znaczenia jest to święto wielkich marszy w krajach komunistycznych więc to nie powinno dla nikogo yy... Pojawia taka wątpliwość, czy to, to, co ja mówię teraz, to jest prawda. Komunistyczne święto i powinno być zlikwidowane pryncypialnie. 3 maja jest świętem narodowym polskim, i też jak przyłożysz do siebie takie dwa święta, jeszcze dołożysz dzień flagi po środku, to rozmywamy wartość 3 maja jako tego jedynego. Tylko pokazujemy nagle, że są jakieś w ogóle w Polsce dopuszczalne dwie opcje, że komunistyczne święto z 1 maja stoi na równi ze świętem narodowym 3 maja i maryjnym jeszcze do tego. No ja się z tym nie zgadzam pryncypialnie i dlatego 2 maja jako ten pomost łączący te dwa święta za pomocą flagi odrzucam z całego serca i, i nie wywieszam flagi 1 maja ani drugiego. Czy wpisujemy ten postulat do konstytucji, czy to jest niekonstytucyjny postulat? Znaczy on już jest w tej chwili wpisany, tylko jest nierealizowany. To jest to samo, co Trump w tej chwili ma w Ameryce. On zaczyna realizować prawo. Demokraci się buntują na różne rzeczy, które Trump robi, podczas gdy wszystkie rzeczy, które na razie zrobił, były zapisane w prawie dużo wcześniej. Od dziesiątków lat, od stu lat, czasami były zapisane za czasów Obamy. On po prostu wdraża prawo. To, że na granicy są zatrzymywani przestępcy i deportowani, było zapisane w prawie przed Trumpem, tylko nikt tego nie realizował. I w Polsce zakaz 1 maja jest w Konstytucji, bo nie wolno świętować, celebrować faszyzmu ani komunizmu. Więc gdyby realizować prawo, to już tego święta by nie było, ale parlament jest jaki jest. No, jest złożony w, w ogromnej części z komunistów i sługów komunistycznych. Kod PO, PSL to wszystko jest czerwona lewica, tylko w, w różnych barwach ochronnych. Jak y, komandos wchodzi do lasu, no to maluje sobie na twarzy różne paski. I ci, ci wszyscy czerwoni sobie pomalowali różne paski. Natomiast to są czerwoni. I no, mamy Parlament taki, jaki mamy, trzeba obalić tych ludzi i wtedy być może zaczniemy realizować prawo. Ale do nowej konstytucji, tak, wpisałbym wpisałbym święta narodowe do Konstytucji, a innych nie ma, i kropa. No nie, nie tylko są jeszcze święta związane z Bożym Narodzeniem, ze zmartwychwstaniem, to te święta też byśmy pozostawili, tylko co nie w konstytucji. Nie, nie. Dlaczego? Jeżeli królową Polski jest Maryja, a jest 3 maja, państwo sobie przeczytają w kalendarzu, że to jest święto y, królowej Polski, y, a królem jest Chrystus, no to urzędowymi świętami są Boże Narodzenie i Wielkanoc. Ja nie mam najmniejszego z tym problemu konstytucyjnego. A to... jak się komuś nie podoba, bo jest komunistą, to przecież może nie świętować, może przyjść do pracy w Boże Narodzenie. Nie ma żadnego zakazu pracowania w Boże Narodzenie poza zakazem kościelnym. I tak u mnie w firmie to działa w ten sposób, że 1 maja u mnie w firmie jest normalny dzień pracy. Wszyscy wczoraj pracowali w sposób zdwojo zdwojoną wytężonością swoją, pracowali, bo było świętego Józefa Robotnika, więc robiliśmy. Ciekawe, co my myśleli o Wojciechu Cejrowskim, który zapędził ich do pracy w dniu święta pracy wolnego ustawowo od pracy właśnie. Otóż nikogo nie zapędzałem. Ja przedstawiam ludziom wolny wybór. Ludzie są wolnymi jednostkami. Albo pracujesz, albo do widzenia. Nie, nie, nie robię tak. Nawracanie na siłę prowadzi, donikąd, prowadzi do nikąd, prowadzi do kłamstwa, a nie do nawrócenia. Również w polityce, nie tylko o religię chodzi, jeżeli na siłę się kogoś zapisze do czegoś, to on tam jest na siłę, właśnie przez cały czas i wszystko robi pod prąd. Nie, nie musiałem żadnego z moich pracowników zmuszać, zarówno księgowa sobie pracowała wczoraj, przysłała mi e maile, których ja nie żądałem. Z rachunkami, kilka innych osób normalnie pracowało, co mnie ucieszyło i każdego, kto pracował, pochwaliłem za to, że 1 maja nie obchodzi. Natomiast, jakbym zobaczył jakiegoś maila jutro, to wtedy u mnie zaczynają się kary, bo nie zmuszam do nieświętowania 1 maja, tylko apeluję, że to jest złe święto. To jest święto morderców, to jest święto Stalina, Kimirsena. Ma od Setunga, to jest święto tego bandyty w Wenezueli, który doprowadził kraj, który ma więcej ropy niż Arabia Saudyjska, doprowadził do kompletnej ruiny i teraz rozdaje broń e, konsomołowi po to, żeby strzelać do obywateli, którym wcześniej broń zabrał. No to są święta takich ludzi jak Fidel Castro, który zrujnował przepiękną wyspę, byłem niedawno na Kubie i po prostu ręce załamywać i płakać się chce przez cały pobyt. Że, że tak piękną karaibską wyspę, po sąsiedzku jest Puerto Rico, są inne wesołe wyspy, jest Jamajka, gdzie zioło Boże Pana dymi i reggae grają, no. a, a na Kubie reżim zamordystyczny. No więc proszę Pana, namawiam, żeby nie świętować tego. Natomiast jakby 3 maja ktoś u mnie zapracował w firmie, to wtedy są ciężkie kary. Bo u mnie w firmie nie wolno pracować w święta kościelne. Nawet gdyby ktoś chciał. Szef zabrania. Wróćmy na chwilę do święta flagi, bo święto flagi jest też świętem Polonii, Polaków, którzy nie żyją w Polsce. Jesteś w Arizonie, więc wszystkiego najlepszego. Przez te pół roku żyłeś poza Polską, więc należy się te, należą się Tobie życzenia. A dziękuję bardzo. Wolelibyśmy jako Polonia 3 maja odbierać te życzenia, dlatego że 3 maja to była próba. Zapobieżenia rozpadowi państwa yy, i potem nastąpiły niestety zabory, nie udało się i wszyscy przez czas jakiś byliśmy Polonią. Wszyscy byliśmy na obcej ziemi w czasach zaborów. Wszyscy, cała Polska. Oraz w czasie zaborów bardzo wielu Polaków musiało wyjeżdżać poza rdzennie polskie ziemie i budować Polonijne, polskie organizacje na obczyźnie, cała emigracja francuska, tamte hotele wszystkie w Londynie i tak dalej. To wszystko był wynik nieudanej próby, pozytywnej, ale nieudanej, 3-majowej, więc 3 maja powinien być świętem Polonii. Tak mi się wydaje, z logiki historycznej. Czy masz wokół siebie jakiś mały obóz Polski? Utrzymujesz kontakty z Polakami, którzy mają gdzieś w promieniu 50 mil. Swoje miejsce zamieszkania? Nie, wiem, wiem, wiem o istnieniu tam jakiegoś sklepu polskiego tu i tam, ale to wszystko jest daleko ode mnie. Natomiast ja jestem w szczególnej sytuacji. Ja nie po to się wyprowadziłem do Arizony, żeby mieć to samo utrudnienie w życiu, jakie przeżywam w Polsce. No jak się ma znaną z telewizji twarz, to jest to utrudnienie. Każdy, kto Cię spotka na ulicy, chciałby sobie zrobić z Tobą zdjęcie, i to jest naturalna potrzeba. Natomiast ja mam jako człowiek taką naturalną potrzebę, żebym mógł sobie spokojnie przejść ulicą, spokojnie pójść do kina, spokojnie e, pożyć przez czas jakiś, bez takiej potrzeby robienia sobie zdjęć ze wszystkimi, którzy mają na to ochotę. Rozumiem tę potrzebę i w Polsce muszę ją spełniać. Natomiast do Arizony wyemigrowałem właśnie dlatego, żebym ja mógł przynajmniej przez pół roku pożyć jak zwykły człowiek, jak każdy z Państwa których nikt na ulicy nie atakuje z komórką. No mnie atakują wszędzie. Jak w Polsce jestem, no nie mogę do kibla iść w pociągu spokojnie, bo i tam ludzie chcieliby fotkę, bo on za chwilę wysiada. A ja już też wysiadam, bo mam pełno w spodniach i mam kłopot z tym. Więc w Arizonie stronie, jak, jakbym zaczął się spotykać z Polakami, to mi ktoś tu na ranczo moje przyjechał, ja bym musiał sprzedać tę moją kochaną ziemię i kupić jakąś inną jeszcze dalej.